Mam do Was wielką prośbę, ponieważ mamy tylko godzinę lekcyjną, z tego co wiem, więc wykorzystajmy tą godzinę i skończymy 15 po. Więc chciałbym, żebyśmy mogli skorzystać z tego czasu i żebyście wzięli z tego jak najwięcej dla siebie. Będzie to, to nie będzie jakaś prelekcja pod tytułem, że czegoś Was będę tutaj jakoś uczył, czy coś w tym rodzaju, ponieważ tutaj macie wszystkiego pod dostatkiem, jeżeli chodzi o najpierw. Nie będę Was też dzisiaj pouczał o tym, co jest dla Was dobre, a co złe, bo też nie o to chodzi. Tutaj ja nie jestem tutaj w tym celu. Chciałem, żebyśmy dzisiaj mogli się skupić na pewnych bardzo ważnych, moim zdaniem, sprawach, które przydadzą się Wam w życiu. Jakkolwiek i cokolwiek chcesz robić, to co Ci powiem w tej chwili, może Ci się bardzo przydać. Ale możesz też podejść do tego w ten sposób, że nie chcesz tego, że olewasz to i że masz to w nosie i że wiesz lepiej. W związku z tym nic z tego nie weźmiesz i to Ci się nie przyda na pewno, nie skorzystasz z tego. Ja chcę dzisiaj pokazać pewne dźwignie życiowe, takie, które mogą przede wszystkim doprowadzić do tego, że nigdy w pewne rzeczy nie sięgniesz, a po drugie, gdyby się zdarzyło, że sięgniesz, to pokażę Ci w jaki sposób bardzo skuteczny sposób wyjścia. I nie będę tego mówił na podstawie tego, że się tego nauczyłem, tylko powiem Ci o pewnych rzeczach na podstawie tego, że je przeżyłem. A więc opowiem Ci jakąś tam historię z mojego życia, bardzo skróconą. Jeżeli będziecie chcieli dowiedzieć się czegoś więcej, to wejdziecie sobie na moje imię, nazwisko Artur Ceroński w Google. Tam są w tej chwili, myślę, że grubo ponad 1000 różnych filmów, programów, reportaży o nas, ponieważ od ponad 5 lat jesteśmy we wszystkich telewizjach w Polsce. Ponieważ to, co się wydarzyło w życiu moim, w życiu mojej rodziny, jest czymś dziwnym dla tego kraju. Przede wszystkim dla wymiaru sprawiedliwości w tym kraju. Ja mając 17 lat zamordowałem człowieka i trafiłem do więzienia. To nie było moje pierwsze przestępstwo. Byłem złodziejem od kiedy pamiętam. Od młodych lat. Miałem kuratorów, różnego rodzaju dozory. I natomiast w wieku 17 lat zabijam człowieka i trafiam do więzienia z perspektywą, że wyjdę za 25 lat. I to jest tak, że zginął człowiek, ale nie dlatego, że to zaplanowałem. Nie zaplanowałem nigdy zabicia tego człowieka, nie miałem tego w myśle swoim. Byliśmy na imprezie. Impreza wyglądała jak przeciętna impreza nastolatków. Dobrze się bawiliśmy, trochę piliśmy. I człowiek, który trafił tam zupełnie przypadkiem. Człowiek, który wszedł tam, bo myślał, że to jest taka meta, na której można kupić alkohol. Teraz takie pojęcie właściwie nie istnieje. Kiedyś były to miejsce, gdzie się kupowało wódkę wieczorem, ponieważ nie było tak dużo sklepów nocnych. I on tam przyszedł, myślał, że to jest taka meta, że można kupić tam alkohol. Usłyszał muzykę, kogoś zwiozło prawdopodobnie, zaczął pukać do tych drzwi, a byłem najbliżej drzwi. Otworzyłem mu drzwi, doszło do jakiejś wymiany zdań między nami, do szarpaniny potem. Ja byłem po alkoholu, on był po alkoholu. W konsekwencji było tak, że zaczęliśmy się bić i zginął człowiek. Wiesz, ja wielokrotnie staję przed takimi pytaniami, czy ja w jakiś sposób to zrekompensowałem. No i powiem Ci, że nie można zrekompensować śmierci człowieka. Nie można kogoś przeprosić za to, że mu się zabiło ojca czy męża. Facet zostawił 6 dzieci. Wiesz, jeżeli komuś się zabija ojca, to ktoś potem, jak tylko Cię zobaczy, to Ci mija szerokim łukiem albo chce się zemścić na Tobie, taka jest prawda. Rodzina tego człowieka, ona nie chciała mieć ze mną nic wspólnego. Najlepiej byłoby, gdybym zawisł. Taka była opinia wielu ludzi. Do tej pory tak jest. Do tej pory ludzie, kiedy widzą nas w telewizji, w mediach, w różnych miejscach, potem otrzymujemy różne informacje pod tytułem: Pan powinien wisieć. Ja mówię, no ale nie wiszę. W związku z tym, że nie wiszę, to mogę u Was dzisiaj być i Wam te rzeczy powiedzieć. Jakbym zawisł, to bym nie powiedział. Wielu moich kolegów albo skończyło w grobie z różnych przyczyn, za chwilę Wam to opowiem, albo siedzi w więzieniach i ma wyroki takie, że wyjdą, jak będą na emeryturze. Jestem jednym z nielicznych, który może dotrzeć z tym poselstwem do ludzi w tym kraju, szczególnie do młodych ludzi. Więc
Trafiam do więzienia, grozi mi 25 lat. Musicie wiedzieć o tym, że mój ojciec nie był dobrym ojcem. Był człowiekiem, który chlał całe życie. To był człowiek, który od kiedy pamiętam pił. I po prostu to nie był jakiś agresywny człowiek, bo tak nie było. Ale po prostu pił. Pomijając dlaczego pił, generalnie był alkoholikiem. I wszyscy cierpieliśmy przez to. Cierpiała moja mama, cierpiałem ja, cierpiał mój brat. Nigdy nie miałem tego, co mieli inni. Zawsze byliśmy biedni. Nie mieliśmy właściwie na podstawowe rzeczy. Mama pracowała na dwa etaty, starała się utrzymać wszystko w jakiejś takiej formie normalnej. Natomiast ojciec jeszcze wynosił z domu, albo go nie było przez wiele miesięcy czasami. Nienawidziłem go. To był człowiek, który był moim pierwszym wrogiem. Jak miałem 15 lat, pamiętam, on próbował mnie wychowywać. Wtedy byłem chyba skinheadem, o ile pamiętam, miałem jakieś jazdy faszystowskie. I on próbował mi powiedzieć, dlaczego ja tak nie powinienem. No więc skutek był taki, że złapałem hanker 5-kilogramowy, chciałem go uderzyć w głowę, chciałem go zabić. Nienawidziłem tego człowieka. Ale kiedy trafiłem do więzienia, to on tydzień po tygodniu zaczął przytomnieć. On zobaczył, że coś w życiu rąbnęło, wiecie, że coś się stało takiego w jego życiu, że ja trafiam do więzienia, że on tego nie ogarnął. Chyba on zobaczył, że po prostu coś spaprał, wiecie. I postawił sobie za punkt honoru, że on spróbuje to odbudować wszystko. Zaczął przyjeżdżać do mnie na widzenia, wziął mi świetnego adwokata, a ponieważ bardzo szybko doszedł do jakichś tam pieniędzy, ponieważ był świetnym fachowcem, to zaczęły te pieniądze płynąć, to był początek lat 90. Założył firmę dekarską, zaczął ładować pieniądze we mnie, zaczął ładować pieniądze w adwokatów, dawać łapówki wszędzie, gdzie mógł. To był taki czas, że komuna się wycofywała, Solidarność wchodziła i tak naprawdę każdy jeszcze, kto był na stołku, to się próbował nachapać ile może, wiesz, wtedy było bardzo łatwo wyjść z więzienia za pieniądze. W konsekwencji dostaje 10 lat, a nie 25, ponieważ nie znajdują motywu zbrodni, a więc dostaje najwyższy wymiar kary z takiego artykułu o pobiciu, mówiącym o pobiciu z uczynieniem śmiertelnym. Dostaje 10 lat, to mi spada na 8 lat, ale ojciec dalej daje łapówki komu może właściwie i kupuje mi warunkowe przedterminowe zwolnienie. Kiedyś było takie prawo, dzisiaj ono już nie istnieje, ale kiedyś był taki zapis w kodeksie karnym wykonawczym, że można było wyjść z więzienia po odbyciu 1/3 kary, jeżeli się miało w momencie popełnienia przestępstwa nieukończone 18 lat. No i ja tak miałem i przysługiwało mi to warunkowe, no ale żeby dostać warunkowe trzeba było mieć kasę tak naprawdę, więc ojciec dawał łapówki, ja dostałem te warunkowe. W konsekwencji siedziałem za zabójstwo 2 lata 8 miesięcy tylko. 5 lat 4 miesiące mi zawieszono. Ale miesiąc przed moim wyjściem na warunkowe dostaję telefon. Wychowawca mnie wzywa, otwierają cele, mówią: Artur, telefon do ciebie, ktoś dzwoni. I wiesz, to jest tak, że z więzienia możesz do kogoś zadzwonić, ale do więzienia nie można do nikogo dzwonić. Chyba że jest jakaś sytuacja, która jest jakaś bardzo trudna, bardzo ciężka i są przepisy na to. Poszedłem do gabinetu do wychowawcy i po drugiej stronie była moja mama i ona dzwoniła do mnie i ona powiedziała: Artur, ojciec zginął w wypadku samochodowym. Jechał podpisać kolejny kontrakt i wjechali pod ciężarówkę ze swoją wspólniczką, zginęli obydwoje, zginęła jej córka tej wspólniczki, więc ja wyszedłem na przepustkę miesiąc przed moim wyjściem. Pamiętam, że stałem koło kościoła, jak była tam msza. I po prostu chciało mi się żygać na całe moje życie, wiecie. Ja nie wiedziałem, co mam robić dalej z tym życiem. Ja nie miałem pojęcia, jak żyć, jak funkcjonować. Natomiast we mnie powstała taka myśl, że to była chora myśl, że ten świat jest tak skonstruowany, że nie warto być dobrym człowiekiem. Nie warto. Bo nawet jeśli chcę, jakieś dobro powstaje we mnie, to natychmiast zostaje to zniszczone. Ja nie chciałem więcej tak mieć. I wiecie, zacząłem budować taką barierę wokół siebie i postanowiłem też mieć dużo pieniędzy, bo miałem takie rozumienie, też krzywe rozumienie zupełnie, które gdzieś mi podpowiadało, że jak będę miał pieniądze, to będę kimś i nie będę się bał. Ja postanowiłem mieć dużo pieniędzy. Wiecie, takie miałem przekonanie, że jak będę miał pieniądze, to będzie coś, co będzie mnie zabezpieczać w życiu. Zacząłem kraść dalej, robić różne rzeczy. Generalnie trafiam drugi raz do więzienia za napad z bronią w ręku na kantor wymiany walut i grozi mi 10 lat za ten napad. Trafiam na recydywę.
do ludzi, którzy są prawdziwymi przestępcami. Nie przestępcami takiego rzędu, jak ja tam byłem kiedyś, przypadkowymi, tylko prawdziwymi przestępcami, są handlarzami narkotyków, są bandytami. Pamiętam też, wtedy byłem już z dziewczyną. Zacząłem chodzić z nią, miała niecałe 16 lat. Była ode mnie 5 lat młodsza. Dzisiaj z moją żoną, tam siedzi z tyłu przy tej kamerze. Jesteśmy ze sobą wiele, wiele lat. I ona przyjechała na pierwsze widzenie, usiadła po drugiej stronie tej szyby, wzięła tą słuchawkę telefoniczną, zaczęliśmy rozmawiać przez ten telefon. I ja jak ją zobaczyłem tam na tym widzeniu, to ja już wiedziałem, że ja muszę z tego więzienia wyjść. Bez względu na to, w jaki sposób. I byłem nawet gotów uciec z tego więzienia. Natomiast to nie jest tak, że tak sobie można uciec z więzienia. To jest teoria wszystko, prawda? Ale dowiedziałem się, że można wyjść z polskiego więzienia w jeden sposób. Wcześniej, jeżeli jest się chorym na jakąś chorobę, które nie leczą w warunkach więziennictwa. I w tamtym czasie w polskich więzieniach nie było takiego oddziału, na którym leczono choroby zatoki szczękowo-twarzowej. W związku z tym dałem sobie złamać szczękę na siłowni. Kiedy mi założono druty na tą szczękę pod konwojem, to zacząłem sobie robić zastrzyki w twarz. I zrobiłem sobie guz na twarzy. I pielęgnowałem ten guz przez blisko 2 lata. I badano mnie, robiono mi wycinki i stwierdzono, że mam nowotwór zatoki szczękowo-twarzowej. I w związku z tym, że nie mogli tego leczyć, a zagrażało to mojemu życiu, wypuścili mnie na wolność. Uchylili mi areszt. Wypuścili mnie i wyszedłem na wolność, przebywając jakieś 2 lata, 8 miesięcy również wtedy na tej recydywie. Ale będąc na tej recydywie, ja poznałem tych ludzi. I coś wam powiem. Każdy na tym świecie jest pod czyimś wpływem. Choćbyś myślał sobie, że ty nie jesteś pod czyimś wpływem, to takie coś nie istnieje. Zawsze, świadomie lub nieświadomie, bierzesz kogoś przykład. I wiesz, to nie jest problem brać kogoś przykład, to nie jest złego. Problem leży w tym, z kogo ty bierzesz ten przykład i komu dajesz na siebie wpływać. Pamiętaj, komu dajesz na siebie wpływać, to ten cię kształtuje. Czemu dajesz na siebie wpływać, to ty coś cię kształtuje. Od ciebie tylko to zależy, komu dajesz przystęp do siebie, rozumiesz? To jest twoja decyzja. Zupełnie wszystko tak naprawdę zależy od ciebie. Ja dałem się kształtować złym systemom. I te systemy wykształtowały mnie w ten sposób, że ja stałem się częścią tego złego systemu. Wiesz, ja w tych ludziach widziałem, w tych bogatych przestępcach, widziałem takich ojców, takiego ojca, którego nie miałem nigdy. Wiesz? I kiedy wyszedłem na wolność, zacząłem się z nimi kontaktować. Mam przypuszczenie, że akurat w waszym środowisku, choć nie wiem, to bardzo różnie bywa, ale mam przypuszczenie, że możecie mieć niewiele wspólnego z narkotykami albo innymi rzeczami. Nie wiem. Na naszych spotkaniach mamy różnych ludzi. Dilerzy nawet są. Są takie szkoły, że po prostu głowa boli, jakie są szkoły. Są szkoły, że przy drzwiach jest krata i stoi pan ochroniarz. Jak kogoś wpuści rano, tak go wypuści po lekcjach. Nikt nie wychodzi inaczej, jak więzienie. Takie są szkoły w Polsce. Są szkoły w Polsce, gdzie my wchodzimy na zajęcia profilaktyki do spraw uzależnień, a w szatni obok jeden gość drugiemu sprzedaje amfetaminę. Rozumiesz? Wypadła mu torba, ludzie, którzy z nami byli, zobaczyli to, potem mi pokazywali, mówią, Artur, mówi, tych dwóch to dilerzy mają towar przy sobie. Przynajmniej jeden z nich dilerem jest, drugi kupował od niego. Oni siedzieli, słuchajcie, jak ja powiedziałem, że panowie, wiem, że jesteście tutaj na sali i macie towar przy sobie, to myślałem, od razu było widać, którzy. Rozumiesz? Twarze mieli czerwone, ale ja mówię, ale nie jestem tutaj po to, żeby mówić i pokazywać palcem. Chodzi mi o to, żebyście wiedzieli jedną rzecz. Dla mnie jesteście bite frajery jeden i drugi. Dlaczego? Bo każdy dealer to frajer. I to bite. Czemu? Bo niszczy ludzi. Takim byłem człowiekiem. Niszczyłem ludzi. Byłem dealerem. Zacząłem handlować narkotykami. Zacząłem handlować heroiną, amfetaminą. Zacząłem dzieciakom amfetaminę dawać nawet za to, że mi sprzątały piwnicę albo myły samochód. Rozumiesz? Mówię do ciebie dzisiaj z perspektywy człowieka, który był w miejscu totalnego zniszczenia psychicznego. Nie mówię do ciebie jako człowiek, który się tego nauczył. Ale jeżeli ktokolwiek z was miał do czynienia z narkotykami,
to chcę, żebyś zdawał sobie z tego sprawę, że jest to coś tak ciężkiego, że jest to w stanie człowieka docisnąć absolutnie do ziemi. My rozprowadzaliśmy narkotyki wśród wielu ludzi, od szkół po polityków, na różnych odcinkach. Wiecie, narkotyki mają to do siebie, jaki mają główny cel. Głównym celem jest to, żeby manipulować drugim człowiekiem. Manipulować drugim człowiekiem. Ja już pomijam takie rzeczy, jak zniszczenia w organizmie, które są. Ja już pomijam to, że wyprodukowanie grama amfetaminy kosztuje 4,50 brutto. Rozumiecie? To jest takie dziadostwo. Ponieważ składnikiem podstawowym jest wywoływacz do zdjęć. Ogólnie dostępny w tym kraju. Okazuje się, żeby zrobić amfetaminę, wszystko sobie można legalnie kupić. Tak to wygląda, to jest takie dziadostwo. To się denaturatą rozcieńcza produkty. Rozumiesz? To doprowadza do tego, czasami ludzie pytają, co mi się stanie, jak od czasu do czasu melanżuję. Ja mówię, nic, będziesz miał łowicę na starość. Normalnie, jak stary kurnik, tak jakbyś pracował 15 lat pod ziemią, nie masz żadnego problemu, możesz sobie melanżować. Inni mnie pytają na spotkaniach często, a marihuana, proszę pana, jak pan myśli, powinna być legalna, bo ja tylko marihuana od czasu do czasu. Ja mówię, człowieku, czy będzie legalna, czy będzie nielegalna, to nie ma żadnego znaczenia. Jak będzie legalna, nasze państwo będzie miało pieniądze z tego. Rozumiecie? Ja nikt nie będzie ani więcej brał, ani mniej brał. Bo ćpun to jest charakter. Tak jak złodziej to jest charakter. Rozumiesz? To jest charakter. To nie jest, że to coś tam na ciebie wpływa. Ktoś chce ćpać, to będzie ćpał. Ludzie mówią, wie pan, bo to jest takie normalne, bo w Holandii, ja mówię, w Holandii prostytutki płacą podatki. Bardzo przepraszam. To nie jest normalne. To nie jest normalne, że przez ulicę idzie dziecko i ma dwóch tatusiów. Tatuś Rysio i mamusia Ścisio. Przepraszam was, kochani. To nie jest normalne. To, że coś jest legalne, to nie znaczy, że coś jest normalne. W Biedronce można kupić sobie spirytus 90 parę procent. Ale wypicie pół litra spirytusu z kwinta powoduje zgon. I nie taki zgon, że masz rzut, tylko zgon, bo ci siądzie serce. To jest nienormalne. Nienormalne, ale legalne. Wiele rzeczy jest legalnych. Ale ja dzisiaj nie mówię o legalności rzeczy. Ja mówię o normalności. O tym, że bycie normalnym człowiekiem to znaczy branie autorytetu nad swoim życiem i nie pozwalanie, żeby byle debil, rozumiesz, wpływał na ciebie, a nie byle debilistyczny system. Ja tutaj dzisiaj jestem między innymi po to, żebyście zrozumieli, że jesteście absolutnymi decydentami w waszym życiu. I jeżeli wam w życiu nie będzie szło, rozumiesz, bo popełniacie różnego rodzaju błędy, to tylko i wyłącznie z jednego powodu, bo takie podejmujecie decyzje. Tylko i wyłącznie. Nie można tego zrzucić na nikogo. Ktoś mówi, bo ja miałem takich rodziców, bo ja to... Nie. Nie. Ty decydujesz. Ja znam ludzi, którzy mają naprawdę niefajnie w domu, a fajnie kończą sobie szkołę, zostają magistrami, mają fajne życie. Bo chcą. Ja byłem głupi, bo nie chciałem. Wiesz, ja myślałem, że ja na przykład nie zostanę narkomanem. Nie, ja absolutnie. Ja mogę tym handlować, ja mogę to... Ale ja w życiu nie. Ale jedna impreza, druga, trzecia. Raz zapaliłem krak, drugi raz zapaliłem. Okazało się, że po kilku miesiącach jestem uzależniony od kokainy. Wydawałem kupę pieniędzy na to. Ale już pomijając to, bo to jest najmniej ważne, trzykrotnie umierałem od kokainy. Stawało mi serce. Dostałem epilepsji. Wiecie, moi koledzy z miasta, oni nie wiedzieli, że ja biorę garść tabletek codziennie rano. Że biorę tabletki antydepresyjne, że biorę tabletki na przeciwkopadaczce. Rozumiesz? Żeby w ogóle zacząć się poruszać. O tym nikt nie wiedział, o tym się nie mówiło na salonach. O tym się nie mówi, prawda? Wśród twardzieli się o tym nie mówi. Prawda jest inna. Prawda jest taka, że jest bardzo ciężko i bardzo źle ludziom, którzy dali się w coś wmanewrować, tak jak ja. Było mi ciężko i źle. Potem się zaczęły wojny gangów w Warszawie. Był wyrok wydany na mnie. Chcieli porwać moją narzeczoną, naszego małego synka, wszędzie się poruszaliśmy z bronią. Rozumiesz? Było naprawdę źle. Byłem w bardzo złym stanie. Wiesz, ludzie czasami zastanawiają się i ja słucham czasami ludzi, mówię, o Boże kochany, mówię, wiecie, ludzie myślą, że wszystko mogą robić i to nie pozostawi żadnego śladu w nich. Wiecie, kiedyś mieliśmy takie pole marihuany,
tak jak pół tej sali. I mieliśmy takiego gościa, który nam tego pilnował, miał na imię Bogdan. I Bogdan tylko jarał czystą marihuanę. On nawet papierosów nie palił. Rozumiesz, Bogdan moczył towar, pakował, to w ogóle marihuana to była jego dziewczyna. Rozumiesz, o co chodzi? On miał takie życie rodzinne, proszę ciebie. On i skąd? Rozumiesz, tak żyli. Bogdan był tak wyluzowany w życiu, nic go nie ruszało, bomba przy nim wybuchła, Bogdan stał. O co chodzi? Tolerancja Bogdana, tolerancja jego umysłu na realia tego świata była bardzo zaniżona. Bogdan już w ogóle nie przyjmował życia prawidłowo. Jest taki film na YouTubie o facecie, który się zawiesił. To jest mocny temat. Jak ktoś z was nie ogląda, to zobaczcie. Walą 6 buchów pod rząd i tak pozostało. Na rok chyba. Ty, facet normalnie pracował, wszystko robił, rozumiesz? Ale wieczorem jechał do domu, kładł się na łóżko i on w ogóle nie wiedział. Nie wiedział, czy lubi, czy kocha, czy szanuje, czy mu dobrze, czy źle. Bania nie pracowała. Rozumiesz? Uczucia wyższe mu się zatrzymały. Bogdan był człowiekiem, który miał bardzo niską tolerancję. On w ogóle nie jest, on w porządku, no jak jest w porządku, zawsze było w porządku Bogdana. Zawsze było ok, zawsze było tak. Życie go dojeżdżało, ale on tego nie widział. On nie widział, że on niszczeje. On nie mówił już prawidłowo, on nie mówił chleb, tylko kruszelec mówił. On nie mówił serek, dopiero tylko topielec, on używał innych sformułowań w ogóle. Od czego? Od marihuany. Od marihuany. Od tego legalnego w Holandii ziela. Ziółką. Ludzie mówią, to Bóg stworzył. Ja mówię, ale dla kolibrów stworzył. Ja w życiu nie widziałem nawalonego kolibra. Rozumiesz? Ale mnóstwo nawalonych ludzi widziałem. Którzy chodzą po ciebie i kwadratowe kaczki widzą. Dlaczego? Bo tak chcą. Nie dlatego, że tak muszą, tylko tak chcą. Ludzie się ubijają, bo chcą. Ćwają, bo chcą. Dają się wkręcać, bo chcą. Taki mają kaprys. Rozumiesz? Takie decyzje podejmują. Ale ty nie musisz. Ty możesz być wolny jak sanki w maju. Rozumiesz? Jeżeli tylko zechcesz. Jeżeli tylko zechcesz. Możesz. Jeżeli podejmiesz decyzję, że to ty będziesz decydentem, że kopniesz tyłek każdego, który przyjdzie do ciebie z jakąś propozycją dziwną. Okej? Okay? Ty możesz. Możesz decydować. Wiecie, przed rok 2001 i w 2001 roku trafiłem trzeci raz do więzienia. Mały wyrok, 10 miesięcy. Nie wiedziałem, dlaczego ja w ogóle tam idę, czy mam tam siedzieć. W ogóle to było coś takiego, tak, miałem pieniądze, miałem adwokatów, miałem układy. Natomiast trafiłem do tego więzienia, mówię, kurczę, za żadne skarby nie potrafiłem jakby odroczyć tego wyroku. Nie udawało mi się. Jakby wszystko było przeciwko mnie. Zawsze mi się udawało, bo ja wtedy nie. Trafiam, te 10 miesięcy mówię, dobrze, odświecę. Wiecie, polskie więzienie to nie jest żadna tragedia, tak między nami mówiąc. To nie jest jakieś San Quentin amerykańskie, bo to jest taki, tak naprawdę taki gorszy hotel robotniczy. Ale już to, że 23 godziny siedzisz w celi, a tylko godzinę chodzisz na spacerze, jest wystarczające, żeby złamać człowieka. To jest wystarczające. Rozumiesz? 23 godziny siedzisz. Nie mówiąc już o tym klimacie, który się tam znajduje, że na 15 metrach kwadratowych siedzi na przykład 5 facetów, rozumiesz? I wszyscy mają tak zrytą banię, że nie pytaj. Rozumiesz? I to jest wystarczające. Ten klimat jest wystarczający. Do tego disco polo, które leci i moda na sukces z telewizora. Rozumiesz? I dziękuję bardzo, swoje się prostują. Rozumiesz? I mówię, mówię okej, odsiedzę. Odsiedzę te 10 miesięcy, wyjdę i dalej będę robił swoje. Ja w ogóle nie chciałem się zmieniać. Ja kochałem pieniądze. Chciałem je mieć i chciałem tak żyć. No może nie chciałem pewnych rzeczy jakichś. Ale chciałem generalnie tak żyć. Lubiłem melanżować, lubiłem być jakoś w centrum, lubiłem tak chciałem. I pamiętam, któregoś dnia wchodzi do celi kolejny człowiek i miał taką książkę czerwoną w ręku. Ja byłem w ogóle żywo zainteresowany każdą rzeczą, która po prostu wyprowadzała cię z jakiegoś marazmu. Wiesz, o co chodzi? Ja na przykład wszędzie się zapisywałem. Do anonimowych alkoholików się zapisywałem, do terapeutów, na jakieś msze, wszędzie gdziekolwiek, ja tylko poszedł i wyrywał się z tej celi, wiesz? Anonimowi alkoholicy przynosili jakieś tam paluszki, krakersy, siedzieli tam, wiesz, henio alkoholik, gdzieś alkoholik.
Ja też chciałem, Artur alkoholik. Nie opowiadałem tam ściemać, tam na butelce spałem, to, ale po co? Po to, żeby wyjść z tej telki, żeby te dwie godziny urwać. I on przychodzi z tą książką, ja mówię, co tam masz za książkę taką? A on mówi, to jest Biblia. A mówię, a skąd masz Biblię? Co to w ogóle za historia jest? A tu przychodzi takich dwóch misjonarzy, mówi, wyczesani tacy człowieku, mówi, normalnie, mówi, cyk jak trzeba, mówi, zapisz się do nich, zobaczysz, mówi, jaka rozrywka. Mówię, okej, zapisuję do tych misjonarzy, idę. Zapisamy do tych misjonarzy, idę na spotkanie, patrzę, siedzi dwóch, jeden taki starszy, koło 60, drugi koło 30. Ten koło 60 miał tak nogę na nogę, patrzę, a rozchodzi mu się pod tutaj. Zerówka tak mu odchodziła, no jestem, myślę, dziad kalwaryjski, nic nie ma. Co mi o życiu może powiedzieć? Wiesz, ja człowieka mierzyłem tym, jak wygląda, jakie ma ubranie, wiesz o co chodzi, w ten sposób postrzegałem człowieka. To jest chore, wiecie, to jest bardzo chore, nienormalne. Ale okej, okay. Drugi był lepszy, a my obserwujemy ich jak komornik szafę, wiesz. Z jednej strony siedzimy, a oni z drugiej strony, ten co grał na gitarze, mówi tak. Chlałem 10 lat wódkę, panowie, i któregoś dnia zabrali mnie na izbę wytrzeźwień na Kolską w Warszawie. Leżę na detoksykacji pod igłami. I Jezus do mnie przy tym mnie uzdrowił, a ja sobie kwasy brał na 100%. Jakkolwiek różne narkotyki niszczą ludzi, to LSD jest w stanie doprowadzić do tego, rozumiesz, że możesz umrzeć na miejscu. Rozumiesz? Po prostu. Można wyjść sobie pod wpływem LSD na przykład z 11 piętra, bo ci się wydaje, że jesteś Batman. Ja siedziałem, jak się nażarłem kwasów, kiedyś mi muzyka z głośników wychodziła, takie nutki widziałem, jak dobry czas. Rozumiesz? No to przecież LSD pruje bani do tego stopnia, że to naprawdę. Ludzie sobie w ogóle nie zdają sprawy, że od pewnych substancji psychoaktywnych to człowiek może załatwić się po jednym wzięciu. Po jednym wzięciu może się załatwić. Pamiętajcie, każdy ma inną tolerancję. Niektórzy myślą, nic absolutnie mi się nie stanie, ja coś tam sobie spróbuję. Ja mówię, człowieku, ja nie wiem, co ci się stanie. Może twojemu koledze nic się nie stanie, może będziesz miał jak Bogdan po prostu przez 40 lat. Wiesz, ja raz i mózg ci usycha. Wiecie, że jeszcze ci, którzy marihuanę palą, to cały czas oni mają takie twarde metody, dlaczego on się pali. No przecież to powoduje, że się raka nie ma. Ja mówię, pewnie, że tak. Im więcej będziesz jarał, tym na pewno mniej komórek rakowych będziesz miał. Nigdy się nie pojawi rak, tylko że umrzesz, proszę ciebie, na zanim w mózgu. To, że rak cię nie zeżre, to nic nie szkodzi. Pewnie, że cię nie zeżre. Ale mózg ci wyparuje, tak? Ale wracając do tematu, ludzie mają różną tolerancję. Po LSD albo po jakimś na przykład dopalaczu, człowiek jest w stanie naprawdę doprowadzić się do stanu krytycznego. Wystarczy czasami tylko jeden, dwa razy. Coś się może wydarzyć. Ale pomijając to, myślę sobie, gość na 100% wali kwasy, widział Jezusa na izbie wytrzeźwień. Ja kiedyś byłem na izbie wytrzeźwień, tam była rzeźnia, słuchajcie. Oni siedzieli w kaftanach bezpieczeństwa i polewali ich wodą. Rozumiesz? Ja mówię, o Boże. Wiecie, ale pomyślałem sobie tak, coś z nimi jest dziwnego z tymi ludźmi, o co chodzi? Zaczęliśmy z nimi rozmawiać. Czemu wy tu jesteście? W jakim celu tu przychodzicie? Kto, ile wam płacą? Nie, no nic nam nie płacą. Ja mówię, to po co tu jesteście? No bo wiecie, no chcę wam powiedzieć, że Bóg was kocha, że to... Ja się wkurzyłem strasznie, mówię, jaki Bóg? Jaki Bóg? To ty mu tutaj, mówię, gadasz za głupoty. Jaki Bóg? A gdzie był Bóg, mówię, jak mój ojciec zginął w wypadku samochodowym? A gdzie był Bóg, mówię, jak ja człowieka zabijałem? Gdzie był? Czemu mnie nie zatrzymał? Wiesz, klasyczne pytanie. Ja myślałem w ogóle, że misjonarz to jest taka porządna instytucja, że on przyjdzie jakoś tak, wiesz. Mi się zawsze misjonarz kojarzy z takim gościem, który się tak obejmie ramieniem, przytuli coś tam, wiesz, nie? Okazało się, że to było bardzo mylne. Runął mój mit do misjonarza. On wstał i mówi, dawaj, co ty sobie myślisz, mówi do mnie. Jak to, gdzie był? Normalnie. Jest tam, gdzie był, w niebie i na ziemi, tylko ty go ulewasz całe życie, tak jak wszystko. To ty nie chcesz jego, ani on ciebie. To ty, tak jak nie chcesz zasad. Żadny. Tak jak ty jesteś panem swojego życia. Tak właśnie masz ze wszystkim. Wiesz, on mnie bardzo szybko wypionował. Ja zacząłem czytać tą Biblię. Mówię, ojej, mówię, jest to coś, co ja muszę zgłębić. Bo to jest coś, co wychodzi poza moją sferę myślową w ogóle. I wiecie, zacząłem czytać Biblię. Któregoś dnia zrozumiałem bardzo ważną prawdę. Że jest Bóg i że mnie bardzo kocha. I kiedy uklęknąłem i oddałem mu swoje życie, on zrobił reset mojego mózgu. Wiecie, dlaczego tutaj jestem w ogóle? Nie dlatego, że mi ktoś za to płaci, bo mi nie płaci.
Ja mam inne źródło finansowania. Nikt mi nie płaci za to. Powiem wam coś. Jestem tutaj z jednej przyczyny. Mam nadzieję dotarcia do ludzi, którzy potrzebują jakiejś pomocy, albo do ludzi, którzy zechcą posłuchać, aby do pewnych rzeczy w ich życiu w ogóle nie doszło. Mam takie skrzywienie zawodowe. Kocham ludzi. Tak jak kiedyś ich nienawidziłem, okradałem i niszczyłem, tak teraz kocham ludzi. Uważam, że każdy człowiek ma ogromną wartość. Uważam, że każdy człowiek ma wielki potencjał. Uważam, że nie ma ludzi gorszych ani lepszych. Uważam, że każdy ma prawo